Przede wszystkim chciałem pogratulować Oleszycom dobrego spotkania. Lider Gontarz udźwignął w ataku rolę lidera, jaką pełni w tej drużynie. Mój zespół nie zagrał najlepszego spotkania po pierwszym wygranym secie. Przede wszystkim mieliśmy problemy z przyjęciem zagrywki. Dwóch zawodników bardzo dobrze dzisiaj zagrywało z Oleszyc. Agresywną taką zagrywkę atakującą. No, rzadko spotykaną w lidze tej naszej najniższej, czwartej. No, ambicja oczywiście i wielka wola walki z obu stron. Najwyższy ciężar gatunkowy spotkań w walce o trzecią ligę. Dwa najlepsze zespoły się spotkały. Gratuluję zwycięzcom. Mój zespół, mam nadzieję, że zapomni jak najszybciej o tej porażce. I nie ma już w czwartej lidze zespołu niepokonanego. No cały czas walczymy o awans do trzeciej ligi, tak jak Oleszyce. No i to jest nasz cel główny i jedyny. Nie obawiamy się nikogo, ale największym przeciwnikiem, najmocniejszą drużyną oczywiście są Oleszyce, które mają tradycje siatkarskie już od dawna i mają tak dobrego zawodnika ogranego w drugiej lidze jak Gontarz. Za tydzień jedziemy do Przemyśla, spróbujemy się odbudować psychicznie, potrenować jeszcze dwa tygodnie, będziemy się przygotowywać do walki o trzecią ligę. Interesuje nas tylko i wyłącznie teraz Przemyśl. A po Przemyślu oczywiście będziemy czekać na Oleszyce i mam nadzieję, że się zrewanżujemy udanie za dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie było bardzo ciężkie, a zarazem emocjonujące. Spodziewaliśmy się, że przeciwnik z Sędziszowa, który był liderem po rundzie zasadniczej w grupie drugiej, postawi nam wysoko poprzeczkę. My nieco byliśmy psychicznie przygaszeni po ostatniej porażce w Bożowej, ale zmotywowaliśmy się, rozmawialiśmy z zawodnikami, co należy zrobić, jak należy poprawić naszą grę, żeby ta gra była bardziej skuteczna, no i przyniosło to rezultat. Bardzo ciężki bój. Teraz już tak naprawdę nie będzie łatwych meczy do końca rundy finałowej. I by awansować do trzeciej ligi bezpośrednio, musimy wygrać kolejne dwa spotkania. Za tydzień gramy w Lubo-Leszycach jeszcze raz, podejmujemy Bożową, gdzie chcemy się zrewanżować za porażkę na wyjeździe. Już teraz gorąco serdecznie zapraszam kibiców. No i później ostatni mecz, wyjazd do Sędziszowa, który prawdopodobnie będzie decydującym o tym bezpośrednim awansie. Bardzo by nam zależało, by uniknąć tych nerwów w jakichś tam dodatkowych jeszcze pojedynkach i wygrać te dwa najbliższe mecze i mieć pewny awans do trzeciej ligi. No i tego serdecznie życzę sobie, klubowi całemu i chłopakom i kibicom, którym też serdecznie dziękuję za przybicie na dzisiejsze spotkanie. Tak ogromna frekwencja, no prawie 500 osób dzisiaj, to naprawdę wielki dla nas zaszczyt i zarazem wyróżnienie. Serdecznie dziękuję.